Hej, witam kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rudowłosego Rozbitka Dakoty West. Dzisiejszy odcinek będzie już ostatnim odcinkiem z tej serii. Wow, ta burza mnie przeraża. Z czasem bardzo możliwe, że zrobię serię i z pozostałych części The Sims, historii ze świata zwierząt i historii z życia wzięte. Póki co w to miejsce planuję coś innego, więc Dakota będzie musiała się z nami pożegnać. Zobaczcie, czyż Wyatta nie jest utalentowana? Jest genialna, jest po prostu genialna. Cały czas czekam, aż zaliczy jej się ten cel ze spaniem. Więc myślę, że... Wow, kamero. Myślę, że zrobię krótkie cięcia i wrócę do Was, kiedy udaje się w końcu zaliczyć to zadanie. Okej, wracamy do Dakoty. W końcu zaliczył się ten cel ze spaniem. Wcale nie musiała spać w namiocie. Praca nad budową tratwy była bardzo ciężka. Wtedy to miało sens, ale teraz żyje mi się tutaj tak dobrze, a Timothy to taka cudowna osoba. Ja nie chcę odchodzić. Timothy musi się dowiedzieć, że zostaje. Dakota. Ale weź pościeluszko, co? Umieściłam jej tę maszynę do bąbelków i... Wow, kamero. Umieściłam jej też, dostała w nagrodę, chyba od wodza, tę poprzeczkę do tańcowania. A, Wyatta, gdzie idziesz? Wow, ta burza mnie przeraża. Ona w ogóle nie przestaje, no. Spędzić miło czas z Simem, Timothy. Muszę się dowiedzieć, gdzie jest Timothy. Aby pogodzić się z Simem, najpierw kliknij na portalu prowadzącym do przystani w wiosce. Tam na nich i poda ci ważne informacje o tym, gdzie przebywa Timothy. Dobra, no to nie przeciągajmy. Aha, zaraz, chwila, moment. Ty, moja droga, weź się przebierz, co? Nie będziesz chyba paradowała w bieliźnie. Dzięki. Dzięki wielkie. Przeklęta dziuro. Nie, przystań w wiosce. Ruszaj, moja droga. Ta melodia zawsze mnie pozytywnie nastawia. Oki. Córko wodza, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? No chodź. Nie ma czasu do stracenia. Wow, myślałam, że to Wyatta się do nas dokleiła. Jaka blondyneczka. Gdzie ona jest? Przyspieszmy. O, Akolo. Kolo, gdzie idziesz? Kurczę, mała. Strasznie się ślimoczysz. Śniadania nie jadłaś. Dzień dobry, Dakota. No, cześć. Na Nihi, czy wiesz może, gdzie jest Timothy? Nie wiem, czy coś się stało? Myślałam, że ty mi o tym powiesz. Timothy wybiegł wczoraj z przyjęcia. Był zły, bo planowałam odejść. Ojciec został dziś rano wezwany w ważnej sprawie. Jeśli Timothy był naprawdę zły, cóż, ojciec wyruszył do dżungli. Do dżungli w takim razie. Gdzie była ta dżungla? Chyba... Tak, chyba tu. Szybko musimy znaleźć Timothy'ego! Dakota, musisz mu wyznać miłość i że chcesz z nim zostać. Nie chcesz wracać do cywilizacji. Tutaj masz willa, tam na pewno takiej nie masz. No i jest Wyatta. Kto by porzucił Wyatta? Tylko bezduszna osoba. Oh.
Wow, dlaczego ta woda jest taka czarna? Klątwa! Na pewno ktoś rzucił klątwa. Wow, ale to ładnie wygląda. No dobra, tu jest jakiś rarachu. Tu jest nasz wódz. Timothy! Timothy, dlaczego śmierdzisz? Porozmawiaj z nim. Musisz mu wszystko wyjaśnić. W tej halce na pewno ci się nie oprze. Odsuń się, Dakota! Ciąży na mnie przekleństwo wulkanu. Jestem tu, aby umrzeć w samotności i ochronić wioskę. Już jest za późno. Klątwa przyniosła się na innych wiosce. To prawda, posłuchaj gniewu wulkanu. Musimy uciekać. Timothy jest ofiarą klątwy. Wiedzieliśmy to już wcześniej. Podobnie jak ja. I to nie jest żadna klątwa, to tylko choroba. No, Dakota miała chyba to samo. Od szpadla. To przekleństwo. Wiem to, ponieważ... To ja sprowadziłam je do starej wioski. Zabrałam posążek. Nie miałam zamiaru tego robić. A kiedy zionął żółtym dymem, wyrzuciłam go w dżungli. Ale to nie jest klątwa. Posąg także zionął we mnie dymem, gdy go znalazłam. Ale wyleczyłam się dzięki lekarstwu. Nie bluźnij. Timothy jest ofiarą klątwy. I nie możesz go dotykać. Inaczej na pewno sama zostaniesz przeklęta. Tak się nie stanie, wodzu. I jestem gotowa tego dowieść. Można to zrobić tylko w jeden sposób. Gdzie jest wódz? Dakota, z kim ty właściwie rozmawiasz? Z Timothym, z córką wodza, z wodzem, z tym kolesiem, bo nie wiem. Co mam zrobić? Pocałować Sima Timothy. Chodź, chodź. Cmoknij go namiętnie. Pokaż mu, że się nie obawiasz. No wiesz co? Nie opieraj się tej miłości, śmierdzialo. Wow. Oh my god. Rozgniewałaś wulkan. Dakota, coś ty zrobiła? O Boże! Timothy! Masz gruźlicę? Nieprawda! Spójrz na mnie! Klątwa cię nie dotknęła! Jak to możliwe? Jezu! Mówiłam ci, to tylko choroba. Zapadłam na nią i wyleczyłam się, używając lekarstwa. Teraz jestem uodporniona. Jesteśmy ocaleni! Podziel się tym lekarstwem z wioską! Uczyniłabym to, ale już go nie ma i nie wiem, jak zrobić więcej. Dakota! A zatem klątwa czy zaraza, to i tak bez różnicy. Musimy uciekać. Timothy i inni zostaną tu, aby umrzeć. Nie, mogę zdobyć więcej lekarstwa, jeśli powrócę do swoich. Moja tratwa jest już niemal gotowa. To daleka podróż, Dakota. Ta klątwa czy choroba zabija w ciągu kilku dni. Nie zdążysz powrócić, aby kogokolwiek uratować. Muszę spróbować. Dla miłości, dla Timothy'ego. Przepraszam, że cię zraniłam, Timothy. Zmieniłam zdanie. Nie odejdę. Chcę tu zostać z tobą. Dzięki tobie jestem taki szczęśliwy, Dakota. Będę silny. Poczekam na ciebie. Czekaj, czekaj na mnie, Timothy. Wait for me, my love. Czy teraz się cmokniemy? Romantycznie? No wiesz co, wyruszam na misję, która najprawdopodobniej zagraża memu życiu, a ty nawet nie chcesz dać mi buzi na pożegnanie. Wiesz co? Wiesz co? Umieraj się na te gruźlice. Harcz sobie dalej. Żegnam. Arrivederci, Roma. Już mnie nie zobaczysz więcej. Odpływam swoją tratwą w siną dal. Co za menda, jeszcze gdzieś uciekła. Aha, w krzaczory. Wow, naprawdę jest chory. Postawić żagiel. Muszę wrócić do tratwy, zanim rozchoruje się więcej tubelców. No dobra, 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 dobra. Gdzie jest moja tratwa? Wracamy do rezydencji. Rozdział 21. Fale zawracają. Nie wyobrażam sobie życia bez mojego ukochanego. To nikła nadzieja, ale muszę spróbować. Ten twój ukochany brzydzi się pocałunkami.
Wyjęta ma ostatnią szansę tego dnia, by wrócić na poszukiwanie pożywienia i zasobów. Dlaczego tylko, kurczę, nad domem Dakoty musi cały czas padać i grzmić i... Dobra. Chodźmy do naszej tratwy. Zamontuj ster. Dobra, zostaw... Tak, iska mnie. Wyjęta, idź do pracy. Podążamy za Dakotą. Ta-dam! Mamy ster. Tu jesteś, młoda damo, a oto tratwa. Niepokoiłam się, gdy znikła. Oni umierają. Muszę wyruszyć i sprowadzić lekarstwo. Tak? Cóż, czy na pewno to przemyślałaś? O-o. O kurde. Uwaga, profesorze! Wow. Nie! Dakota, twoja tratwa. Spokojnie, moja droga. Da, spokojnie, tylko wulkan nas za moment zaleje. Ach tak, słyszałeś o wielkiej wyprzedaży żagli w sklepie przy brzegu? Utkanie nowego żagla potrwa wieki, a ja muszę ruszać teraz. Nie wiem, czy to ci pomoże, ale dawno temu znajdowała się tu baza naukowa. Być może znajdziesz tam coś w zastępstwie żagla. Na tej wyspie jest baza naukowa? Dzięki, że dopiero teraz mi o tym wspominasz. Wybacz mi, Dakota. W moim wieku mój umysł nie jest już tak sprawny jak niegdyś. Masz Alzheimera czy co? Ostatnio Wyjęta stwierdziła, że przeżuwane kleszcze zdejmowane z przyjaciół nie smakują tak dobrze jak kiedyś. Postanawia zatem poeksperymentować z różnymi przyprawami. Kuchnia na Wyspie Radości zawsze była prowizoryczna. Nie ma tu zbyt wiele gotowych przypraw poza sokiem owocowym i solą, czego spróbuje Wyjęta. Soku owocowego. Wyjęta postanawia spróbować użycia soku owocowego, aby dodać trochę smaku kleszczom, które podjada. Ponieważ nie jest łatwo używać takiej przyprawy, Wyjęta próbuje zanurzać palce w małej butelce soku przed zdejmowaniem kleszczy z grzbietu przyjaciela. Chociaż z pewnością dzięki temu kleszcze smakują lepiej, powoduje to także, że futro jej przyjaciół staje się lepką masą, która przyciąga muchy i inne jeszcze mniej smakowite owady. Przyjaciele stopniowo odsuwają się od niej, woląc być pielęgnowani przez orangutany z suchymi dłońmi. Sorry, Wyjęta. Znasz gorące źródła? Baza naukowa mieści się za gejzerami, ale uważaj idąc, ziemia jest tam niezwykle gorąca. Profesorze, już raz przeszłam przez ogień, aby Timothy był ze mną. Jestem gotowa uczynić to ponownie. To się nazywa wielka miłość. Znaleźć nowy żagiel. Aby znaleźć nowy żagiel, otwórz mapę, kliknij na parceli gorących źródeł, następnie kliknij na niezbadanym portalu gejzeru parowego. Dobra, no to wyruszamy. Gorące źródła, dżungla. Dobra, ruszajmy. Jestem ciekawa, jak długi wyjdzie ten odcinek. Okej, jesteśmy na miejscu. Którędy ja jeszcze nie szłam? Chyba tędy. Nie, to jest targ w wiosce. Tutaj? Tak. Chodź, Dakota. Szybko, bo twój gruźlik ci wyciągnie kopyta. Opuszczona baza naukowa. Nowa lokacja. Rozejrzyjmy się. Jakiś pas startowy. Wow, ile tutaj można by było części znaleźć. O, samolot. Co ja mam właściwie znaleźć? Aha, ten żagiel. Kliknij na sterem spadochronie i wybierz opcję podnieś. Gdzie był ten spadochron?
Łaka baza. Teraz, zaraz, muszę opuścić ścianę. Chcę się rozejrzeć. O! Czy tutaj jest spadochron? O, popatrz do kota, możesz pograć. Chcesz się pobawić? Twój ukochany tylko umiera, poczeka. Zerknę na jej potrzeby. A! W sumie, niczego jej nie brakuje. Nie ma tu żadnego prysznica? Przydałoby jej się wykąpać. Wow. O, proszę bardzo, możesz zasiać roślinki. Wow. Jest naprawdę fajnie. O, tu możesz coś odkopać. Tu jest to! To mój nowy żagiel. Nie ma czasu do stracenia, muszę naprawić tratwę. Dobra, chwila, moment. Chciałam, żebyś jeszcze to wykopała. Chciałam zobaczyć ten samolot. Tu jest jeszcze jakiś hangar. Tu chyba piloci spali. Fajnie. Nawet mogli sobie muzyki posłuchać. Dobra, tutaj już nic więcej nie widzę. Poza tym samolotem. Ale tutaj sporo jest tych spadochronów. Możesz się pobawić w środku. Szkoda, że nie możesz odlecieć. W siną dal. Okej, nowa nagroda scenariusza. Zaraz zobaczmy. O! Fortepian, uwięziony tuńczyk. Okej. Nie chcę nic mówić, ale twoja willa, chociaż duża, to już zaczyna w niej brakować miejsca na ten twój sprzęt. Dakota, może jednak odlecisz, co? Tylko szkoda by mi było łajaty. Bo Jezu, łamaga włazi do samolotu. Na pewno coś sobie zrobi. Wybijesz sobie zęby. Jaka nawiedzona. Dakota, ile ty masz lat? 3? 4? Wow. Okej, ty się tutaj świetnie bawisz, a Timothy umiera. Dakota, pamiętasz jeszcze o swojej miłości i twojego życia? Dobra, wracamy, tak? Naprawić tratwę. Dobra, wracamy do domu. Wracamy do domu, dosyć tej zabawy. Teraz upadnie na twarz. A, jednak nie. Myślałam, że ma większego pecha. Łajata powróciła z dżungli! Dzięki ci, Łajata! Że nas utrzymujesz! Zamontuj spadochron. I cały czas pada. O, przestało. O, jak się sfajczył ten nasz spadochron wcześniejszy. Znaczy nie spadochron, tylko żagiel. Boże, co ja bredzę? Brak snu źle na mnie wpływa. No proszę. Idealnie pasuje. Rozdział 22. Erupcja. Co ty chcesz jeść? Łajata, zabrała się banana? Okej, Dakota, mamy chwilę. To może byś się wykąpała, co? Wow, jaki syf. Weź posprzątaj, bo nie chcę, żebyś miała tutaj jakieś... pluskwy. Weź się wykąp. Wow, co się stało? A, profesorek przyszedł. Choroba pochodzi z posążka, który chronił świątynię. Lekarstwo musi znajdować się w samej świątyni, ale zostało zamknięte na bardzo długo. Legenda powiada, że do otwarcia świątyni potrzebny jest kij Tuzu, który ukryty w skamieniałym drzewie... Co? Ukryty w skamieniałym drzewie na wyspie wulkanicznej. Chwileczkę, skąd to wszystko wiesz? Wiem, że badałeś te wyspy, ale mimo to... Timothy może już nie żyć, zanim skończę wyjaśniać. Będzie na to czas, gdy otworzymy świątynię.
znowu mi rozkazuje. Popłyń tratwą na wyspę wulkaniczną i podążaj plażą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż ujrzysz skamieniały las. Weź Kejtuzu i przynieś mi go. Podejmuję koszmarnie wielkie ryzyko. Lepiej, żebyś miał rację. Zapewniam cię, że lekarstwo tam jest, a teraz śpiesz się. Powiem wodzowi, co planujemy. No dobra, no to nie wykąpiesz się. Co mam zrobić? Mam użyć tratwy. Okej. No to wyruszamy na wybrzeże wulkaniczne. Kurczę, przygody niczym w Piratach z Karaibów. Jesteśmy na miejscu! Muszę znaleźć inną drogę przez wyspę. Okej, a czy mogę się rozejrzeć? O, jest jakieś jedno przejście, kolejne przejście, ale chyba musisz iść tędy. No to ruszaj. Ruszaj, Dakota. Nie ma chwili do stracenia. Zbadać wyspę wulkaniczną. Wygląda na to, że muszę samodzielnie szukać drogi przez wyspę. To już wiemy. Jeziora lawy. Wow, Dakota, gdzie jesteś? Jaka lawa! Dokąd teraz? Chyba tu. Dajesz, Dakota! Skamieniały las. Wow, w tym odcinku będzie sporo tych ekranów wczytywania. To musi być puste drzewo! Wow. Wow. Fajnie to wygląda. A co tu jest? O, jest! Jest Kejtuzu! Wow. Ale świetnie wygląda. Jakie detale. Dakota, ty pechowcu, co żeś zrobiła? Muszę znaleźć inną drogę z powrotem do tratwy. Co ty zrobiłaś? Wygląda na to, że znowu muszę samodzielnie szukać drogi przez wyspę. Okej, okay. Coś się zawaliło. Dobra, ale tutaj jest jakieś przejście. Już noc! Żyjesz, kobieto? Okej, okay. Jeszcze nie jest z tobą tak najgorzej. Może dotrwasz do końca tego odcinka. Jaskinia Umarlaka. Wow, no mówię. Tytuły jak z filmu Piraci z Karaibów. Zaraz nam na twarz wyskoczy Davy Jones. Wszystko tu jest przeklęte. O. Jest taki spokojny i cichy. Czy on żyje? Sprawdzę dla pewności. Może zdołam mu pomóc? Kazimierz Kręciołek. Kręciołek, co z tobą? Hello? Kręciołek, powykręcało cię. Co jest? Oh my god, Dakota, nie stwarzaj problemów. Jak długo tu jesteś? Jak się nazywasz? Kręciołek. Byłem głównym mechanikiem na Łososiowej Królowej. Trzymaj się, Kręciołek, sprowadzę pomoc. Za późno, już po mnie. Ten profesor zgładził nas wszystkich. O! Profesor Hardy! Profesor? Jaki profesor?
On przekupił mnie, żebym go wpuścił do maszynowni. Nie wiedziałem, że knuje coś złego, ale potem eksplozja i teraz jesteśmy tutaj. Masz na myśli Hardego? Kręciołek! Kręciołek! Profesor Hardy? Profesorek okazał się czarnym charakterem. Mroczny przyszedł po kręciołka. Nie! Dakota, możesz go przekonać, żeby zostawił go w spokoju? No nie, profesorek nas oszukał. Mroczny, możesz pożyczyć mi komórki? Bo tak jakby jest emergency i potrzebuję komórki. Kręciołek, nie! Została po niej urna. Tu spoczywa Kazimierz Kręciołek. Poopłakuj go trochę, chociaż go nie znałaś. Pomścimy twoją śmierć, Kręciołek. Przenieś z powrotem do domu. A włóż do wyposażenia Kręciołka. Może zabierzemy go do domu kiedyś i zostanie godnie pochowany. Zbierać kości? Nie, bez przesady. Jezu, zaraz będziesz śmierdziała. O, coś my tu mamy. No ale zaraz, chwila, czy on tutaj... Przecież miał tak, drzewo bananowe. Miał dostęp do oceanu, czyli mógł sobie złowić jakąś rybę. Miał jakieś schronienie i, co ważne, miał ognisko, więc jakim cudem on umarł? Co mu się stało? Przecież z głodu chyba nie umarł. Nowa nagroda scenariusza? Co tym razem? Kolejny fortepian? Już teraz to mnie nic nie zdziwi. Szafa grająca, swingujący big band. Mamy tutaj ten kij. I co? Twórca prądu, generator wiatrowy. A, tak. Wtedy nie mogłam użyć kuchenki, bo nie miałam generatora prądu. Dobra, co teraz? Co teraz? Ale ty, Dakota, weź się wykąp, co? Podpłyń tutaj. Jezus, lewitujące ryby, zobaczcie. Są na niebie. O kurczę, zobaczcie. Rybne niebo. Jezu, co tu się dzieje? Niebo zlało się z oceanem. Fajnie to wygląda. Dobra, Dakota, zadbaj o siebie. Mogłabyś wszamać jakiegoś banana, żeby mi nie umrzeć. Następny cel. Wrócić do przystani w wiosce. Lepiej wrócę na główną wyspę. Dobra. Się robi, się robi. Popływaj sobie. Teraz zjedz. Musimy ratować Timotiego i całą wyspę. A raczej wioskę. Najesz się jednym bananem? Chyba nie. To zjedz drugiego. Mogłabyś tu zostać i spędzić noc, ale wracajmy. Nie ma czasu do stracenia. Mamy już kituzu. Dobra. Nie, nie to, nie to, nie to, nie to. Ło! Ło! Co się dzieje? Co się dzieje? Dlaczego jest tak na czerwono? Czy to przez klątwę? Rezydencja w wiosce. Przystań w wiosce. A, nie mogę? Aha, no dobra. A tędy? Wróć do domu. Dakota, wracaj do domu. No to profesorek okazał się szczurem przebrzydłym. Proponuję wrzucić Hardego do wulkanu jako ofiarę. Dakota, co ty na to? Weź... Załóż ubranie codzienne. Przystań w wiosce, przystań w wiosce. Miałaś tam się wybrać. Wow, gdzie ty biegniesz? Gdzie ty biegniesz? Jest Timothy! Jest i wódz! Timothy, zostałeś nowym wodzem? No chodź, wodzu, chodź, chodź! Gdzie jest Hardy?
Aha, Melokoja, ponoć. Poszedł do domu Tuzu, powiedział, że miałaś tam do niego dołączyć. Dlaczego jesteś rozgniewana? On coś knuje, ale nie jestem pewna co. Przypomnij mi, jak dojść do świątyni. Trzeba przebyć dżunglę. Teraz wszyscy jesteśmy chorzy, Dakota. Wiem, Hardy powiedział, że lekarstwo znajduje się w domu Tuzu. Świątynia kryje wielką potęgę. Mam nadzieję, że on ma rację. Rozdział 23. Niech ma miłość, otworzy drzwi. Cel. Idź do domu Tuzu. Musimy się wybrać do dżungli. No to idź do dżungli. Wow, tyle się dzieje. Między innymi dlatego właśnie tę historię Simsów lubię najbardziej. Jest najdłuższa. Cały czas coś ciekawego się dzieje. Dobra, co teraz? Muszę chyba znaleźć... tu jest ta... ten wodospad. Chyba teraz tu. Tak. Musimy się wybrać tam, gdzie jeszcze nas nie było. Wow. Dom Tuzu. Wow! Super, jak świątynia Inków. Muszę się przez to przegryźć. Przez co? Przez drzewo? Co ty, kornik? No i? Jakie woohoo? Kobieto, masz misję! Energia, co masz zrobić? Przeciwstawić się Hardemu. What the hell, koleś, nie łaskocz mnie! Jesteś zły. Nie chcę twoich łaskotek. Tu jesteś. Znalazłaś kij? Dakota woli sprawdzić swój manikur. Tak, ale spotkałam także mężczyznę o nazwisku Kręciałek, głównego mechanika z Łososiowej Królowej. Powiedział mi o panu dość niepokojące rzeczy, profesorze. Rozumiem, ale to niczego nie zmienia. Moja teoria, że lekarstwo mieści się w świątyni, jest nadal wiarygodna. Podejmij kij, a przekonamy się. Pod moim trupie! To znaczy, że nie wiedziałeś? Ale wiedziałeś przecież o kiju. Wiedziałeś, gdzie jest ukryty. Próbowałem dostać się do wnętrza tej świątyni, odkąd organizacja Illuminati wysłała mnie tutaj lata temu. Illuminati! Po tym, jak zakłóciliśmy festiwal pod wulkanem i doświadczyliśmy potęgi domu Tuzu, rozpoczął się wyścig, aby zagarnąć kij. Nie wiesz, jak to jest, to całe napięcie związane z przynależeniem do sekretnego towarzystwa geniuszy zła. Illuminati! Wszyscy z nich szukają nowego sposobu na zdobycie władzy nad światem, a wszystkie dobre pomysły zostały już wypróbowane. O, ty świnio. Mnożą się kradzieże własności intelektualnej. Zawsze jest ktoś młodszy, choć wcale nie sprytniejszy, kto czai się za rogiem, aby wreszcie rzucić mi wyzwanie. Ukradłem kij i ukryłem go, ale tubylcy wypędzili nas z wyspy, zanim zdążyłem go użyć. Dopiero teraz udało mi się powrócić. Z twoją pomocą świątynia i jej skarb znajdą się w moim zasięgu. Wow, stare kości, co? Ty zboczeńcu, gdzie ty mi tutaj... Pervert. Oddaj kij, jeśli chcesz, aby twoja prawdziwa miłość przeżyła. Nie, powiedz mi, jak go użyć, a ja otworzę świątynię. Już ja ci oddam kij. Ale co najwyżej możesz dostać z kija w łeb. Dobrze więc, to całkiem proste. Wskaż kijem drzwi i każ im się otworzyć. Okej. Czy dzięki temu się otworzy? Żartujesz? Jakie złoto! Nigdy więcej nie postawię wszystkiego na jedną kartę. Jakie złoto! Pi. Łak się mieni. Dobra, Dakota. Co ty robisz? Zemdlałaś? No, prawie zemdlała. Zaraz sprawdzę. Twoje... wyposażenie. Mogę to postawić? Nie mogę. Już myślałam, że możesz się przespać. No przykro mi, kochana, ale wiem, że umierasz.
Ale zobacz, co tu się dzieje. Musisz jakoś wytrwać, Dakota. Wow. Akurat w tym momencie zemdleję. Zobaczcie, jaki lewituje. O mój Boże. Co się stało? Co się spaczyło? What the hell? Zobaczcie! Coś się spaczyło. Okej, kochani, stało się coś naprawdę przyzabawnego. Słuchajcie, gra mi się całkowicie zawiesiła. Przez to, że kazałam Dakocie otworzyć te drzwi, a była na wycieńczeniu i zemdlała po pewnym czasie. Gra mi się zawiesiła. Na amen. Na jamen. O Boże, dobrze, że dokonałam zapisu. Dobra, Dakota, jeszcze raz. Do dwóch razy sztuka. Wybieramy się z powrotem do domu Tuzu. Dajesz, maleńka, dajesz! Dag? Okej. Spróbujmy jeszcze raz. Dakota ma teraz energię, by otworzyć te drzwi. Pierwszy raz był naprawdę przezabawny. Dakota, próbujemy po raz kolejny. Proszę, jaki piękny, słoneczny dzień nastał. Wow, to się nazywa moc. O-o! O nie! Przemieni się! O mój Boże! Wiesław zaczyna dzień pierwszego wieku dorosłego. O Jezus! Nie mogę! A, ale mam majtosy z lumpeksu, nie! Rozwaliło mnie to. Uuu. O ty przybrzydła mendo. A czy ja mogę się napić? Może lepiej nie? Jeszcze za bardzo się cofnie. Co ja mam zrobić? Czy ja mogę sobie zabrać te skarby? Przedstaw Simowi Amanaki? Jestem szaman! Który obmacywał Dakota. A zatem tu jest złodziej, który tak dawno temu zamknął przed nami świątynię. Tak, to on, zabij go. Oprócz tego to kłamca i szaleniec. Ty masz prawo go ocenić, Dakota. Wymierz w niego kij i zadecyduj o jego losie. Dobra. Wybierz los Hardego. Wygnać, nagródź albo anuluj. Wygnaj go! Za chwilę nie będziesz się tak cieszył. Dakota, dlaczego płaczesz? Zwariowałaś, on był zły. Nie! Wulkan jest mądry. Wróćmy do wioski. No, już jest szczęśliwa. A mogę sobie zabrać kilka diamentów w nagrodę? Zasłużyłam sobie. Nie, nie będę piła. Nie chcę, żeby coś się stało. Wrócić do przystani w wiosce.
No to wracamy. Ale Dakota ma przygody. No i co teraz? Zajrzyj w głąb siebie, Dakota. Możesz także sprawić, aby Timothy wyzdrowiał. Mogę? A co mogę zrobić? Cel. Wylecz Sima Timothy. Timothy, gdzie jesteś? Wódz też chyba jest chory. Timothy, my love! Wylecz go. No, jak zwykle musi go nosić, no. Koleś! Ocaliłaś naszą wioskę, Dakota. I znalazłaś kituzu, który wykradziono nam dawno temu. Zrobiłam to, co zrobiłby każdy na moim miejscu. Nic podobnego. Uczyniłeś coś, czego nikt by nie zrobił. Dokonałaś wielkich i chwalebnych czynów. Wulkan uśmiecha się do ciebie. I tak wszem i wobec Dakota mianuje cię swoją następczynią. Od tej pory ty jesteś szamanką plemienia. Rewelacja. Jestem zaszczycona, szamanie Amanaki. Ale mam jedną prośbę. Zanim odejdziesz na emeryturę... Chcę cię pocałować? Dakota, o czym ty myślisz? Co? Oświadczy cię z nim, mówię, Timothy! Oczywiście, że tak. Tylko to on powinien paść na kolano. Jakie pudełko. Timothy, nie masz palców. Wow. Szamanowi pękło serce, bo nie będzie mógł jej obmacywać w biały dzień. O, rozbitkowie. No to się zaręczyli. A co te mędy tu robią? No nie. Czego oni chcą? Dakota, dlaczego nie powiedziałaś mi o tym miejscu? Tu jest znacznie lepiej niż w tej dziurze nad laguną. Czy możemy się tu przenieść? Chyba jesteś chory. Dakota i wszyscy jej przyjaciele są tu mile widziani, przybyszu, ale tylko wódz może udzielić ci pozwolenia, aby mogła żyć wśród nas. Ach tak? Cóż... Co ty na to, wodzu? Jeśli Dakota tego pragnie... cóż... Ach tak, teraz jesteś dla nas zbyt dobra. Po wszystkim, co dla ciebie zrobiliśmy! Patrz, Henryku, oni mają tratwę. Naprawdę? No proszę. Wiemy, kiedy jesteśmy niepożądani. Daj nam tylko tę tratwę, a znikniemy ci z oczu na zawsze. Słyszysz ten dźwięk? Brzmi jak wielka kosiarka do wodorostów. Ratunek nadchodzi. No proszę, sam generał po nas przyleciał. Mam przesyłkę dla profesora Hardego. Co? Musiał na pewien czas opuścić wyspę, nie wiem kiedy wróci. Tu jesteś, jesteśmy uratowani! Całe szczęście! To za długo trwało. Przynosisz jedzenie? Czy mogę pilotować? Dobrze, wskakuj na pokład i trzymaj się mocno. Koleś, nie wiesz, co robisz. Wiesz, niektórzy pracują całe życie, marząc o emeryturze w miejscu takim jak to. Zostaję. Ja też, nie chcę stracić opolenizny ani mojego Roberta. No to nastolatkowie zostają. Koleś, nie wiesz, co czynisz, pójdziecie na dno. W trakcie lotu cię okradną i zadźgają.
Okej, no to Dakota zostaje. O, jest i przesyłka. Przekonajmy się, co planował ten staruszek. Otwórz paczkę, zobaczmy. Co też nikczemnego planował profesorek? Urządzenie do kontrolowania pogody? To musiał być ten złowrogi projekt, nad którym przez tyle lat pracował w bazie naukowej. Wygląda na to, że Hardy zamierzał obwołać się jakiegoś rodzaju bóstwem wulkanu i żyć wiecznie. Zdaje się, że wulkan miał inny zamysł. Timothy! O, łuk weselny! Od razu się hajtniemy? Dakota, jesteś trochę nieubrana na tę okazję, ale co tam? Tak wyglądasz sexy w swojej haleczce. Grunt, żeby szaman cię nie obmacywał na oczach. O, zmieniła sukienkę. Uzi! Uwa tawla. Jakie to słodkie. Wow. Dakota to prawdziwa kocica. Od razu przechodzi do rzeczy. Co? Zobaczcie na wodza. Zobaczcie na głowę wodza. Oszalał z tego szczęścia. Gratulacje, udało ci się ukończyć opisaną scenariuszem część historii Samotny rozbitek. Dakota i Timothy rozwijają swój romans i to od ciebie zależy, czy będą żyli długo i szczęśliwie. Co się stało? I ponownie, moi przyjaciele, czas na zabawę na plaży! Cała zwariowana wioska. Żona wodza się nabija z Dakoty. A tą małpa. Wracamy do domcia? No to ekstra. Będę już kończyła ten odcinek, bo on trwa naprawdę bardzo, bardzo długo. Okej, no to udało nam się dotrwać do samego końca historii z Bezludnej Wyspy. Dakota znalazła miłość swojego życia w Timothy. Rejs dla Singli zakończył się dla niej bardzo szczęśliwie. Pragnienia. Mieć niemowlę. Chcę się zaprzyjaźnić z wodzem. Jej, Timothy! No to teraz musisz, słuchaj. Dakota, co ty robisz? Ale kuprem ruszała. Weź ją pocałuj. Co? Dostępne podarki. Oczywiście, że jej daj. No. Za te wszystkie świństwa, które jej uczyniłeś. Całuj ją. Całuj ją. Do tej pory to ona musiała przejmować inicjatywę. O! Dobra, możemy postarać się o dziecko? Nie mam podwójnego łóżka. O mój Boże, zaraz. Gdzie jest mój... Nie, mój... Gdzie jest mój dom? Gdzie jest mój dom? Mój dom. A możecie w jacuzzi się postarać o dziecko? Bo to mnie ciekawi. Dobra, wejdź do jacuzzi. O, łajata! Timothy, przyłącz się. Gdzie idziesz w krzaczory? Przyłącz się. Bo chcę się upewnić... i przekonać się, czy możecie starać się o dzidziusia w jacuzzi. No to byłoby piękne zakończenie. Co to za laska? Lani. Odwaź się od mojego chłopa. To już jest mój mąż! Znajdź se swojego. No kurde, łazi tu. No jeszcze wlezie mi do domu.
No pewnie, do moich bąbelków. Znajdź swoje. Okej, kamera. Zbliżenie na moją parkę. Może ją objąć, może ją ochlapać. Nic poza tym. Ojejciu. No. Czyż oni nie są słodcy? Wow, wow. Zbliżenie na moją parę, no. Głupia kamera. Okej. Historie z bezludnej wyspy wydają mi się chyba najciekawszą ze wszystkich historii. Ta część była naprawdę dosyć długa i ciągle działo się w niej coś ciekawego. Jeżeli uda mi się znaleźć chwilkę, to chciałabym za jakiś czas nagrać jeden odcinek z gier randomowych, w którym to pokazałabym Wam późniejsze losy Dakoty, Timothy'ego i Wyatta. Ale to dopiero za jakiś czas. A na teraz to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za oglądanie i kibicowanie Dakocie w jej rozbitkowej przygodzie. I do następnego razu w innych Let's Playach. Pa, pa!